kilka rajdów rowerowych w jeden dzień na łączną wartość ponad 800 km robi wrażenie. Miłośnicy jednośladów startowali w swoich kategoriach z ulicy Drogowców i przemierzali malownicze trasy Jury krakowsko-częstochowskiej. Każdy kojarzy, że rower ma dwa koła, tak? Ale w tej chwili na rowerze można w różnym terenie jeździć i tutaj właśnie na tej imprezie dajemy możliwość, że są imprezy dla rowerów szosowych, tak? Dwa rajdy rowerowe szosowe na dystansie ponad 100 km i ponad 260. Jest coś dla miłośników szutru teraz na popularnych gravelach, którzy też jadą dystans około 260 i ponad 100, tylko że w większości jadą bezdrożami. I o godzinie 12 dzisiaj wystartuje główna impreza, wyścig MTB, gdzie też rozgrywane są drugie mistrzostwa Polski drogowców. Tak? No i kolejny o 15, rajd rodzinny, Family Ammonit Bike. Każdy, czy bardziej zaawansowany, czy rodzinnie będzie chciał spędzić, chodzi o to, żeby aktywnie spędzić weekend, tak, tutaj właśnie z nami w Częstochowie. Przez to promujemy aktywność ruchową, bo tak jak mówiłem, nie tylko ci, co jeżdżą więcej, ale właśnie zobaczycie tutaj o 15, przyjadą osoby całymi rodzinami, nawet z dziećmi poniżej 10 roku życia, ruszą piękną trasą w Dolinie Warty. Każdy znajdzie coś dla siebie, słyszymy. Właśnie to przełożyło się na ilość uczestników. Łącznie we wszystkich wydarzeniach wystartuje około 300 osób, także cieszymy się, że ta frekwencja jest dość znaczna. Tutaj no wiadomo, na te najdłuższe dystanse, bo 260 km już przejechać to jest wyczyn, to była najniższa frekwencja, tam wystartowało około 20 śmiałków na gravel i na szosę. Natomiast największa frekwencja będzie właśnie w MTB Ammonit Bike, który o 12 startuje, i w familijnym rajdzie. Tam jest około 100 zawodników na jednym i na drugim, także to się największą popularnością cieszy. Trasa MTB wjedzie tutaj po Jurze terenem całkowicie, praktycznie 95% trasy biegnie w terenie, lasami tutaj nadleśnictwa Złoty Potok, aż pod Olsztyn i zawijamy znowu do Doliny Warty i wracamy tutaj na metę. Także 63 km do pokonania. O to chodziło, żeby stworzyć imprezę, na której będzie mógł każdy znaleźć coś dla siebie, tak? Czyli te osoby, które pokonują dłuższe dystanse, są bardziej zaawansowani, ale też właśnie po to stworzyliśmy ten dystans familii, żeby zachęcić ludzi do ruszenia się po prostu na świeże powietrze z dziećmi, spędzenia tutaj na terenie w pięknych okolicznościach przyrody, bo Dolina Warty naprawdę jest fajna. Tutaj razem z Fabryką Roweru przygotowaliśmy dla nich też atrakcje, będą dmuchańce, będzie tutaj bufet zimny, gorący posiłek, także wszystko, każdy uczestnik dostanie pamiątkowy medal, w pakietach są takie t-shirty, worko plecaki, także warto, a wiadomo, ci, co będą mieli najlepszy czas, mają symboliczne puchary i jest dekoracja o godzinie 18, natomiast po dekoracji każdy uczestnik, który startuje dzisiaj, ma szansę wygrać cenne nagrody. Także chodzi o to, żeby zachęcić ludzi do aktywności.